pan to robił, kiedy opracowywał pan własne receptury tych świetnych wyrobów. Tutaj wchodzą te właśnie muszelki, za które pan dostał srebrny medal na targach poznańskich. Jak pan to robi? Na to mieć trzeba trochę czasu. Dobiera się parę surowców. Jeżeli wróg się udaje, daje się go na komisję degustacyjną, która jest no, surowa w ocenie. Ponieważ Wawel ma ambicje, żeby nie wypuścić wyrobu, który jest, nie ma walorów smakowych odpowiednich. Wtedy komisja odrzuca, robi się ponownie. Także musi wyrób wyjść o bardzo dobrej jakości. Ale jak pan to wymyśla? W domu, tu w zakładzie? No, można powiedzieć, że najwięcej to myślę nad tym w domu. Mam trochę czasu, pisuję recepty, pisuję surowce, a później robię to w zakładzie, jakkolwiek u nas jest bardzo mocno propagowana akcja nowych wyrobów. Ile pan wprowadził wyrobów w tym zakładzie? No, nie liczyłem w tej chwili, ale około 20. Ile nagród pan za to dostał? No, za każdy wyrób dostaję nagrodę pieniężną. Jednym z takich czynników decydujących to jest znakomity średni dozór, jaki posiadamy. To są ci czarodzieje czekolady. Zależy nam na tym, żeby nasze wyroby z Wawelu były najlepsze w Polsce. Obowiązkiem jest naszym, abyśmy my, starsi fachowcy, przekazywali młodzieży te tradycje, jakie my przyjmujemy i ta nasza młodzież garnie się do tego, ale tylko nad nią trzeba pracować dobrze, pokazywać im te umiejętności, przekazywać te umiejętności. My już widzimy i mamy tutaj już dobrych, dużo młodzieży, dobrych fachowców, którzy tutaj od lat szkolnych zaczynali zawodową karierę w Wawelu. Mnie się wydaje, że tajemnicą tych naszych bardzo dobrych wyrobów jest to, że mamy starych fachowców, takich jak inżynier Lęczowski, kierownik Maj, czy pan kierownik Czajkowski, którzy nie tylko, że umią swoją wiedzę nam przekazać, ale uczą nas dobrej tej roboty. I wyroby Wawelu będą nadal świetne. Oczywiście, pod takimi fachowcami, w ogóle pod takim okiem fachowców i kontrolą ich, to te wyroby muszą być dobre. Gdyby dzisiaj dyrektor przyszedł do pana z żądaniem, żeby pan wyprodukował zamiast 12 ton, 14 ton czekolady dziennie. Jeśli chodzi o takie żądanie ze strony dyrektora, to nie mógłbym wykonać jego polecenia, bo przez to samo mógł wykonać gorszą jakość czekolady i z tym bym się nie zgodził. Receptura dobrej czekolady, jeżeli chodzi o jej zdradę, to nie jest taka prosta sprawa. W każdym bądź razie receptury czekolad z reguły w całym zjednoczeniu są jednakowe, jednak sam system przyrządzania inny i przez ten sposób przyrządzania nasze czekolady są oceniane za najlepsze. Tak jak pan redaktor konsumuje, załóżmy, schabowego w jednej restauracji, w drugiej, czy przyrządzanego przez jedną lub drugą gospodynią, niby jednakowo przyrządzony, a jednak smak jego jest inny. Te sprawy należą no, raczej do takich tajemnic. Co by pani mogła mi powiedzieć na temat fabryki Wawel? Pan się pyta o tą małą fabrykę w Krakowie, Wawel? Tak, o tą fabrykę cukierków. Aha, w Krakowie. Proszę pana, no tak. Jest mniejszym zakładem jak Wawel, mniej znanym w kraju i za granicą. Natomiast Wawel to ma swoją renomę wyrobioną już w kraju i za granicą, wśród pani klientów. I pani uważa, że wyroby wedlowskie są lepsze od wawelowskich? O, na pewno lepsze. My mamy masę pięknego towaru, ładnie okowanego, ładnie smacznego, dobrego, jak ptasie mleczko, torciki, czego Wawel nie ma. Mieszankę mamy czekoladową, też nie oni ma mieszanki. Oni mają jakąś dobrą mieszankę. Wszyscy mają gdzieś chyba, proszę pana, taką krakowską galaretkę w czekoladzie, pakowaną w papierki. Ale to się nie umywa do A, bezwzględnie, my mamy naprawdę przepyszne wafelki w czekoladzie, klubowe, natomiast napolitaneci. I małe czekoladki w cenie 200 zł kilogram. Likworowe czekoladki, te wszystkie. Twarde czekolady z orzechami. Ludzie tak, szukają w sklepach Wawela i nie ma. Nie ma, a u nas jest. Tak. Zawsze jest w ciągłej sprzedaży, proszę pana.
Przepraszam, pana uwaga. Do dyrektora Wawelu. Moja uwaga? Fabryki, tak. No wspaniałe wyroby, proszę pana, to prosilibyśmy, żeby do Warszawy więcej mieszanki czekoladowej krakowskiej dawał. Nie ma ptysiów, proszę pana. Proszę pana, a przecież laskowe orzechy mamy w kraju. No uwielbiam leszczynki, proszę pana. Ptysie, jak również mieszankę krakowską. I chciałabym, żeby tego było więcej. A nie ma? No niestety, panowie widzą, nie ma. To pani tu pracuje. Czy dostajecie ten asortyment, jaki zamawiać? Nie dostajemy. Dlaczego? Dlatego, że akurat nie robią całego asortymentu. Po prostu zamawia się, a dostajemy 3-4 gatunki z galanterii. A ile w tej chwili macie gatunków wyrobów Wawela? Jaki asortyment? W tej chwili mamy mały asortyment, bo czekoladek mamy 6 rodzajów. No, a powinna, ile być powinna być? Około 15, jeżeli by wszystkie były. Nie ma, proszę pana, pełnego asortymentu w tej chwili. Przecież niedawno byłam w Krynicy i nie ma pełnego asortymentu, również w sklepie tak bliskim. Przecież Wawela, no oczywiście. No a tutaj to już dalej jesteśmy. Jeszcze 10 kg poproszę miętowa. Danusi były, już też nie ma. A wszystkie wyroby są wspaniałe w Wawela. Czy mogę pani wymienić taki wyrób, który jest poszukiwany przez ludzi, a zakład przestał produkować? Pomarańczowe. Marsupanowe, które bardzo rzadko bywają. Truflowe laseczki. Wiśnie, które już chyba od 3 lat nie było. Ptysie, już prawie od roku, też bardzo dobre czekoladki, też bardzo rzadko. Mimo, że jest sklep fabryczny. Tak. I żadne... A jaki, w jaki sposób zakład wasze uwagi, wasze propozycje przyjmuje, respektuje? Obiecują, ale niestety nic się nie zmienia, nic się nie poprawia. Dlaczego akurat u nas ta produkcja biegnie? Otóż przedstawiciele firmy Van Houtena zwiedzili szereg naszych zakładów podlegających naszemu zjednoczeniu i po przeprowadzeniu rozmów z kierownictwami, ze średnim dozorem, z robotnikami, wybrali nasz zakład, uważając, że nasz zakład daje gwarancję, że ta produkcja będzie mogła być kontynuowana w naszym zakładzie. W jaki sposób odbyło się wprowadzenie tej nowoczesnej linii Van Houtena do waszego zakładu? Więc przedstawiciele firmy Van Houten proponowali przerwanie produkcji na 2 miesiące. Jednak po przeanalizowaniu tego całego programu doszliśmy do przekonania, że istnieje możliwość wykonania tej pracy w 1 miesiącu bez przerwania produkcji na 2 miesiąc. Jak się to stało w efekcie? W efekcie te zadania zostały wykonane i co jeszcze jest interesującego, że zaraz po uruchomieniu tej linii doszliśmy, jakby to można było rzec, z miejsca do pełnej zdolności produkcyjnej. A jakość? Oczywiście należy wziąć pod uwagę i to, że jakość jest w pierwszej klasie, jak do dziś dnia nie mieliśmy żadnych reklamacji. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego klubu. To jest jeden, właściwie jeden nasz, na nasze spotkanie, możliwość naszego spotkania, bo pan wie, emeryci mają ograniczone fundusze, więc jedna do drugiej tak przyjść, przyjęcie jakieś zrobić. A tu przychodzimy, mamy te ciasteczka, mamy te szklankę herbaty, porozmawiamy, pośmiejemy się. Każda z nas ciągnie i nie może się doczekać tego dnia, kiedy nareszcie będzie czwartek czy poniedziałek, żebyśmy mogły przyjść i spotkać się ze sobą. Bardzo często odwiedzają nas aktorzy scen krakowskich, prawda? Poza tym na zewnątrz też otrzymujemy bilety do teatru, otrzymujemy tak samo zaproszenia na różne imprezy. Wycieczki, mamy bardzo dużo wycieczek. Ja na przykład skorzystałam w tym roku bezpłatnie z Rzegestowa w Czasów. 2 tygodnie miałam bezpłatne w Czasy być w Rzegestowie. Jestem zawałowcem, ciężko chora, bo po 3 zawałach
i że gestów mi zrobił bardzo dobrze, bardzo, pomimo że lekarze nie bardzo się zgadzali na gestów. Mieliśmy wyżywienie wspaniałe, opiekę lekarską, w ogóle było bardzo wspaniałe. Trzeba wyróżnić, prawda, przede wszystkim, że nasz kontakt z zakładem nie kończy się chwilą odejścia na emeryturę, prawda, gdzie dostajemy upominki, prawda, i nagrody pieniężne, ale przedłuża się ten kontakt. Korzystamy z różnych świadczeń. Załoga na przykład deklaruje złotówkę symboliczną, z tego się składa fundusz na zapomogi bezwrotne dla emerytów, tych najbardziej potrzebujących. Mamy słodycze na święta. Rada Zakładowa i zakład naprawdę dbało o emerytów. Były lata 50., gdzie nikt nie chciał jechać na czasy wypoczynkowe. Trzeba było załogę namawiać, pracowników, żeby korzystali. Obecnie w roku 75. wyjechało 999 osób. Czyli prawie połowa załogi. Prawie połowa załogi, tak. W tym są również i nasi renciści, którzy korzystają z czasów wypoczynkowych. Wszyscy pracownicy, którzy chcieli wyjechać na wczasy, wyjechali. Problem mieszkaniowy przedstawia się bardzo trudno w tej chwili. Mimo tego, że my dajemy naszym pracownikom, każdemu jednemu, który się stara o dotację na mieszkanie, otrzymuje ją. Nie tylko na dotacje do spółdzielni mieszkaniowej, ale korzystają na budowę domków jednorodzinnych, na kaucje mieszkaniowe, na remont mieszkań. A inne sprawy w zakładzie? Mamy na wszystkich trzech zakładach gabinety internistyczne, dwa stomatologiczne, dwa ginekologiczne. A więc dzięki wysiłkowi związków zawodowych i dzięki wysiłkowi załogi macie już to tak, wszystko, załoga co... Załoga się dopominała o wszystko, a my jako aktyw, koleżanki, które pracują ze mną od 20 lat w Radzie Zakładowej, na każdych plenach czy posiedzeniach Rady Zakładowej były sprawy ruszane, przedstawiane administracji naszej do załatwienia tych spraw na zakładzie pracy. Chcę tutaj postawić taki fakt. Mamy ośrodek w Żegiestowie, gdzie w tej chwili była dzierżawa przez 15 lat przez zarząd główny naszego związku w Warszawie. Obecnie zarząd główny przekazał naszej Radzie Zakładowej, naszemu zakładowi od 2 lat. I my od 2 lat walczymy o kupno tego ośrodka w Żegiestowie za 1 000 000 zł i nie możemy go w tej chwili kupić. Jeśli my tego nie kupimy, nasza załoga i nasze renciści, 800 w tej chwili, których mamy, rencistów zrzeszonych przy Radzie Zakładowej, zostaną bez ośrodka wczasowego na następne lata. Zwracamy się w tej chwili do Was, jako do tych towarzyszy, którzy wiem, że na forum pewne sprawy załatwiają, żebyście i nam pomogli, żebyśmy mogli ośrodek kupić. Dziękuję bardzo za uwagę. Spróbujemy. Jak wygląda Wawel pod względem właśnie czystości, porządku? No na przestrzeni ostatnich 2 lat, to znaczy od czasu, kiedy zakłady Wawel przeszły pod bezpośredni nadzór państwowego, przedtem miejskiego, a teraz wojewódzkiego inspektora sanitarnego, stan sanitarny zakładów, to znaczy higieny produkcji, węzłów sanitarno-socjalnych, personelu, no moim zdaniem uległ dużej poprawie. Ale czego jeszcze zakład nie zrobił? Surowce, część surowców magazynowana jest pod gołym niebem. To znaczy beczki z przecierem używanym do produkcji. Często nam się zdarza, że i cukier worka magazynowany wszystko jest... leży na... Leży na, po prostu bez zadaszenia, nawet bez zadaszenia. No to by była jedna sprawa i druga sprawa. Nie ma w tej chwili miejsca, nie ma warunków. To jest myjnia sprzętu produkcyjnego z prawdziwego zdarzenia. Ona jest w tej chwili, ale... Naszym zdaniem to jest myjnia prowizoryczna, niespełniająca podstawowych warunków. Myjnia jest zlokalizowana w drugim końcu zakładu i sprzęt dowożony jest do niej przez podwórko. Więc no to już po drodze, po wymyciu, prawda, ten sprzęt narażony jest na wtórne zanieczyszczenie i w takim stanie wchodzi na halę produkcyjną. Ile razy pani ukarała pana dyrektora zakładu? Pan dyrektor w postępowaniu egzekucyjnym za niewykonanie zarządzeń inspektora wojewódzkiego jako osoba... fizyczna został ukarany 2-krotnie grzywną po 1 000 zł i zakład jako prawna jednostka został ukarany także 2-krotnie grzywną po 5 000 zł. Jak długo pracujecie tutaj na tym stanowisku? Pracy? Ja pracuję od 62 roku. Panią, co zmieniło się w pani pracy przez te 14 lat? Zmieniło się tyle, że teraz siedzę, mam pracę siedzącą, przedtem pakowałam cukierki na stojąco i przechodziłam na
trzy zmiany do pracy. No, ale teraz... koleżanka stoi. Tak, koleżanka stoi, bo przy wadze musi koleżanka stać. Koleżanka przy wadze nie jest w stanie siedzieć. Ale wszystko robicie ręcznie. Wszystko robimy ręcznie. Od 14 lat dyrekcja zmieniła coś w waszej pracy, czy nie? No w mojej pracy nie, bo ja zawsze pakowałam ręcznie, nigdy nie byłam przy maszynie. I nie ma tu żadnych aparatów do pakowania, nie. Automatów do pakowania. Są automaty tam na zawijalnię. Ale tu, gdzie pan jest, jest dział eksportowy. Tutaj wszystko się zawija i pakuje ręcznie. Proszę pani, a gdzie wyjecie śniadanie? My jemy śniadanie na stołówce zakładowej. Także tutaj żadnego pokoju do śniadań nie ma? No tu raczej nie ma śniadania, ale jest stołówka na... To ile trzeba przejść? No jak 10 minut na... No 10 może nie, to przesadziłam, ale 5 minut trzeba przyjść. Ubierać się po prostu. No trzeba zawdziać fajkę, no bo z oddziału na pole trzeba iść. Atmosferę mamy bardzo dobrą. Większość to kobiety są, bo prawie 80% na naszym oddziele. Ale właśnie, że jakoś tak my się zgrały wszystkie, że naprawdę żyjemy jak w jednej rodzinie. Nasze kobiety nie chcą być dyplomatami, nie chcą robić kariery. Po prostu wszystko to, co myślą, chcą, żeby było załatwione. Jako grupowa stawiam, prawda, sprawy, że to ma być załatwione, bo dlatego mnie wybrali wszyscy pracownicy jako grupową, to ja muszę przedstawić za nich wszystkich i w ten czas potwierdzają mi jak najbardziej. Czasem dyrekcja może mieć inne zdanie. Nie, nic nie ma innego zdania, musi się dostosować, bo jeżeli my pracujemy, to i oni muszą pracować. Mamy często zebrania partyjne, związkowe, więc tam się upominamy to, czego my jako kobiety sobie życzymy. No jeżeli jest mocy, to prawda, czy dyrekcji, czy rady zakładowej, więc dostajemy to załatwione. A jeżeli nie, nie poradzą, no to trudno, musimy czekać. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadził kilkakrotnie badania w tych zakładach i możemy na tej podstawie określić trzy zasadnicze składniki ich sukcesów. Pierwszy to jest... dobra atmosfera pracy wyrażająca się w bardzo niskiej konfliktowości w ramach stosunków międzyludzkich. Zakłady te osiągają tak wręcz rewelacyjny wynik, iż jest ten wskaźnik dwukrotnie niższy niż przeciętnie biorąc w innych zakładach. Druga sprawa to to, co stwierdziliśmy, to bardzo pozytywne, wiele pozytywnych opinii dotyczących organizacji pracy na wszystkich niższych i wyższych poziomach organizacji pracy. A trzeci składnik tego sukcesu to sprawy socjalne i kwestia komunikowania się załogi, członków załogi z niższymi i wyższymi szczeblami kierownictwa zakładu. Wysoka łatwość tych kontaktów, przystępność i po prostu mówiąc ludzki stosunek kierownictwa do załogi i troska o jej interesy, to są te aspekty sytuacji, które tworzą w sumie dobrą atmosferę pożyteczną dla dobrej roboty w tym zakładzie.